Koncert gry w wykonaniu PBS Bank Sanoczanki pozwolił podopiecznym Ryszarda Karaczkowskiego sięgnąć po 3 punkty. Pierwsze zwycięstwo naszych siatkarek w obecnym sezonie pozostawiło bardzo dobre wrażenie. Rewolucje kadrowe przyniosły zmianę na lepsze. Takie wnioski wyciągnęli obserwatorzy spotkania z KPSK Stalą Mielec. Nasze zawodniczki zagrały dojrzale i mądrze w każdym elemencie siatkarskiego rzemiosła. Na pochwały zasługuje każda zawodniczka. Cieszy fakt, że na wysokości zadania stanęły najmłodsze siatkarki. Które elementy twoim zdaniem zadecydowały dzisiaj o tym, że to wy sięgnęłyście po 3 punkty? No głównie atak ze środka i z lewego Martyny i Olki. Zagrywka też, chociaż momentami psułyśmy, ale myślę, że ogólnie był dobry mecz. Mam nadzieję, że będzie jeszcze lepiej, że w końcu jakoś do końca dobrze się zgramy, że nie będzie takich sytuacji, że na przykład ktoś źle dobiegnie albo coś, bo się nie dogadamy. Widzieliśmy ułożoną, skuteczną i silną drużynę Sanoczanki. Rywalki nie miały nic do powiedzenia. Tempo gry dyktowały gospodynie, a przegrany set to chwila słabości w końcówce partii. Przy tak młodym składzie personalnym nie da się uniknąć przestojów. Ważne, że nasze zawodniczki wyciągnęły wnioski i w trzeciej i w czwartej odsłonie nie pozwoliły Mielczankom uwierzyć w nawiązanie wyrównanej walki. W końcówce drugiego seta to właśnie chyba same się pogubiłyśmy i one to wykorzystały i dlatego chyba przegrałyśmy. Myślę, że było dobre, rozegranie było bardzo dobre jak na ten mecz. Z odbiorem też Kasia nam pomogła, więc było w miarę. Poza tym blok bardzo dobrze funkcjonował na tą wysoką zawodniczkę, która tam grała w Mielcu. W skrajnie różnych nastrojach byli po meczu trenerzy obydwu zespołów. Tak jak jest w grupach młodzieżowych, grają w kratkę dziewczyny, potrafią wygrać bardzo ciężkiego seta, walcząc o każdą piłkę i kończąc trudne piłki i tak samo później robiąc bardzo proste błędy. Za dużo zepsutych jest zagrywek i od tego się zaczyna ta zła gra, bo później jest trudniej przyjąć przeciwnika, trudniej zablokować przeciwnika i ta wiara w zwycięstwo czy walkę o dany punkt, set, no coraz bardziej jest mniejsza. Trzeci sezon rywalizujemy i różnie ta rywalizacja wygląda, tym bardziej, że teraz i zespół Sanoka i nasz ma dużo młodszy skład, zawodniczki doświadczone odeszły, są już na pierwszym roku studiów, także tutaj no, duża praca przed nami. Trochę musieliśmy poczekać, ale po okresie przygotowawczym trochę nam się szóstka rozbiła i trzeba było trochę czasu. Ta drużyna jest zbudowana na takiej dużej różnicy wieku. Te dziewczyny muszą się zaakceptować, no ale dzisiaj już mieliśmy pełną satysfakcję, ja i myślę kibice i dziewczyny z tego, że ta praca, którą żeśmy wykonali, zaczyna procentować. Ja myślę, że nie było słabych punktów dzisiaj u nas w drużynie. Wszystkie grały no, na wysokim poziomie. Nie uszczegliśmy się paru błędów, ale to trzeba spisać na karb młodości tej drużyny. Ja przypomnę, że w składzie gra jedna seniorka, dwie juniorki, a pozostałe dziewczyny to kadetki. A na kadetce spoczywa rozgrywanie. Ktoś, kto grał w siatkówkę, wie, jaka to jest odpowiedzialność, a to są naprawdę młode dziewczyny. Do tych dziewcząt powolutku dociera to, co umieją i jak mogą grać. Zawodnik też dorasta psychicznie do tego, żeby grać w siatkówkę. Nie zawsze potrafi się wykorzystać w młodym wieku swoje umiejętności. Ta głowa jest bardzo często gorąca. Dzisiaj zagrały dziewczyny na chłodnej głowie i tak jeszcze raz powiem, ja z satysfakcją siedziałem i patrzyłem na to, co się dzieje na boisku. Sanoczanka wygrała 3-1, 25-20, 23-25, 25-21, 25-18. Nasze siatkarki awansowały na 7. miejsce w tabeli. W kolejnym spotkaniu zagramy w Dębicy z miejscowym Wisłokiem.